Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, jest dzisiaj naszym gościem, człowiek, który trzęsie polską polityką ostatnio. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu. Proszę Pana, przyszedł Pan w gości bez pieniędzy i bez piwa. A to jest, co tak wypada, proszę Pana. A ostatnio Pan rozrzucał te pieniądze. Mi się to strasznie podobało. Wielu osobom się nie podobało. Coś Panu powiem jeszcze. Dobra, to powiem Panu teraz to. Bo to jest też tak fajnie, ja byłem szefem tabloidu i jak się chce ukierunkować trochę czytelników, to się im tak się kierunkuje w tytule, nie? I się wtedy pokazuje, czy redakcja ma do kogoś obojętny stosunek, czy nie. I na przykład Wirtualna Polska napisała tak. Mentzen wyśmiany rozrzucał zabawkowe banknoty. A mi się to podobało nawet. Mi też to się podobało. Co więcej, ludziom również się podobało. Jest to oczywista kpina z rozdawnictwa, które uskutecznia wszystkie inne partie. Niemniej przyszedł Pan bez pieniędzy. No to zaraz Pana zaskoczę. Niech Pan patrzy, jak bez pieniędzy. Wszystko jest. Wszystko się zgadza, proszę Pana. Pan tu mogę panu też tutaj rozrzucić. Mentzen przekupuje dziennikarzy niezależnych. Proszę, tu ma pan. Tu proszę, rzucam pieniędzy. O, tu widzowie też sobie niech zobaczą. Ale prawdziwe, to... oryginalne. Wbrew... Bo niektórzy twierdzą, że to fałszywe. Ale awers i rewers jest taki sam. A po co mają być różne? Ważne, żeby się nominał zgadzał. To są, proszę państwa, oryginalne pierdyliardy złotych. Rozrzucamy je na naszej trasie. Patrzę, że ma znak wodny. Rozrzucamy je na naszej trasie i dzięki temu każdy może zostać pierdyliarderem. Jakaś specjalna symbolika jest związana z tymi banknotami, tak? No tak, bo tu mamy Kopernika Morawieckiego, do tego mamy serię XD oraz ciąg cyfr 6889680, co jest dokładnie w złotówkach kwotą, którą Jacek Sasin wydał na wybory, które się nie odbyły. I bardzo mnie to zastanawia i w sumie ciekawi, może zastanawianie, no bo wiem czemu tak jest, jak politycy PiSu, Platformy, Lewicy mówią, a my tu wam damy 800+, damy wam babciowe, szwagrowe, 13, 14 emeryturę, rozdają prawdziwe pieniądze, to jest wszystko w porządku. To jest traktowanie ludzi z godnością. A jak ja rozdaję pierdyliardy, to jest to upokarzające i tak nie wolno w żadnym wypadku robić. Tak. I ja zostałem wyśmiany, panie wyśmiany, tak, nie podniosę się po tym wyśmianiu. Ale wie pan, że to stwierdzenie przypisywane Margaret Thatcher, że rząd nie ma własnych pieniędzy, jest trochę bałamutne, bo rząd oczywiście, można powiedzieć, że nie ma własnych pieniędzy, ale może te pieniądze ściągnąć, a jak nie ściąga z podatku VAT na przykład, albo może firmy państwowe kierunkować w taki sposób, żeby miały zyski i wtedy ma własne pieniądze. No to tak, że ja na przykład przyjdę do pana do biura, nie? I wyjmę panu portfel z kurtki, albo ze spodnia, albo skądkolwiek i sobie z nim wyjdę, to będę miał już swoje własne pieniądze. Nie łapię do końca analogii. No jak? Mógłbym jeżeli państwo jeszcze... przychodzi do mnie i zabiera moje pieniądze i potem pan mówi, wszystko się zgadza, państwo ma już swoje pieniądze, ale te pieniądze to wcześniej były moje. Podobnie, jeżeli ja do pana przyjdę, zabiorę panu portfel i powiem, że to teraz jest moje, no to będę miał już swoje własne pieniądze, ale pana no kosztem. Dobrze, ale jeżeli państwo prowadzi spółki Skarbu Państwa w taki sposób, że one osiągają zyski, bo są dobrzy menedżerowie, to wtedy te pieniądze można powiedzieć, że są państwa, tak czy nie? W pewnej części tak, ale to też jest inna patologia, jeżeli chodzi o polskie spółki Skarbu Państwa, ponieważ one zajmują się zdecydowanie rzeczami, którymi nie powinny się zajmować. Ja nie wiem, po co spółki Skarbu Państwa mają wydawać prasę lokalną. W sensie ja wiem po co oczywiście, po to, żeby siać tą propagandę również na poziomie lokalnym, ale tu nie ma żadnego bezpieczeństwa strategicznego, no bo ludzie mówią, że Orlen musi być państwowy, no bo ropa, bardzo ważne rzeczy, bezpieczeństwo energetyczne, ale po co spółka Skarbu Państwa ma na przykład parówki sprzedawać. Gdyby Orlen nie prowadził stacji benzynowych, to polskie bezpieczeństwo energetyczne czy też paliwowe byłoby zagrożone? Nie byłoby zagrożone, ale być może nie miałby takich zysków, a zyski dla każdego przedsiębiorstwa są ważne. Czyli pan uważa na przykład, że politycy lepiej zarządzają tym od biznesmenów? Nie, wydaje mi się, że nie. Też mi się wydaje. Wydaje mi się, że nie ale wydaje. Że generalnie co uważam, że biznesmeni lepiej, ale nie przekreślałbym takiej sytuacji, w której polityk, czy też nominat polityków dobrze zarządza spółką? No przypadkiem to wszystko się może wydarzyć. Natomiast no, nie jest to regułą. Proszę pana, czy pan jest zwolennikiem bab szeptuch zamiast lekarzy? Bo ja widziałem taką wypowiedź pana, gdzie pan opowiadał o tym, że jakaś baba nastawiła rękę panu bratu, a lekarz pana źle potraktował i ma pan jakąś kontuzję podobno do dzisiaj. To jest właśnie, to jest dobry przykład
na to, że ja się naprawdę panu nie dziwię, panu się dziwię, przepraszam, ja się panu dziwię, jak panu nie wstyd być dziennikarzem. To jest naprawdę strasznie podły zawód. Ja strasznie lubię ten zawód, powiem pan. No to są różne upodobania, ale to jest naprawdę podły zawód. Ja ostatnio widziałem taki ranking zaufania do różnego rodzaju zawodów i dziennikarze, proszę pana, to byli na ostatnim miejscu. Wszystkiemu, każdemu ludzie bardziej ufają niż dziennikarze. Chyba Robert Mazurek powiedział coś takiego, zdaje się, że od dziennikarzy są tylko głupsi aktorzy. A Robert Mazurek, jak pan doskonale wie, bardzo dobrze zna to środowisko, więc ewidentnie wie, co mówi. Od wielu lat. Ale już mówię, miałem jakieś takie wystąpienie lata temu, w roku chyba 17, na samym początku, jak w ogóle zacząłem pojawiać się publicznie tam w jakichś małych salkach w całej Polsce. To zresztą dało mi do myślenia, bo prawdopodobnie konkurencja wynajęła jakiegoś stażystę, który musi obejrzeć wszystko, co ja nagrałem na YouTubie od samego początku. No i zaczęli od początku roku 17, więc na razie są na rok pierwszej połowie 17. Ja przez te lata strasznie dużo nagrywałem, więc ktoś tam bardzo dobrze mnie pozna, więc przekonany jestem, że w trakcie kampanii różne jeszcze wyrwane z kontekstu cytaty będą wychodzić. Ja tam po prostu referowałem no, prawdziwe wydarzenie. Mniej więcej w tym samym czasie ja sobie uszkodziłem rękę, jak nieudolnie zeskoczyłem z drzewa. Lekarze mi ją źle nastawili, złamali mi ją jeszcze w innym miejscu, wsadzili w to w gips, potem miałem dwie kolejne operacje. Teraz mam niesprawną do końca lewą rękę, przez to nie jestem w stanie zbudować tutaj takiej postury jak pan redaktor, bo mi ten łokieć cały czas trzeszczy i nie mogę tak pakować. Zabiorę pana na siłownię, pokażę panu kilka innych ćwiczeń. No, może coś innego się uda, ale łokieć mi tak trzeszczy od tych lekarzy, że jest ciężko. Natomiast mój brat był mniej więcej w tym samym czasie na wakacjach u babci na wsi. No tam też sobie uszkodził rękę. Babcia go zabrała do wiejskiej baby, która tam od dekad nastawiała ludziom rękę. Tak mu nastawiła, że teraz jest całkowicie sprawny, a ja nie. Więc to mi dało do myślenia, że każdy powinien się leczyć tam, gdzie chce i nie powinno być jakiegoś państwowego monopolu na leczenie. Ktoś chce iść do szpitala, niech idzie do szpitala, ktoś chce nigdzie nie iść, to niech nigdzie nie idzie, a ktoś nie pójdzie do wiejskiej baby. Jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy sami podejmować decyzje, mieć wolność wyboru, a potem ponosić konsekwencje tych decyzji. Ale dzisiaj, jak już jest pan osobą, która ma no, bogate doświadczenie polityczne, powiedziałby pan to samo, bo wie pan, że jakby to, że mówi się prawdę w polityce, to jest oczywiście niezwykle ważne, ale ta prawda może być przeinaczona albo wrzucona w kontekst, który jest dla pana niekorzystny i tak właśnie się stało. Bo stało się właśnie tak, ty, on chyba nie chce lekarzy, ten facet jest jakiś z ciemnogrodu jakiegoś. Dokładnie, ci niezbyt uczciwi pana koledzy, koleżanki z zawodu przedstawiali to wręcz, że to jest... Strasznie lubię ten zawód, mówiłem już? Strasznie lubię ten zawód. No widzi nie pan, chciałbym tu iść taka słabość. Daleko idące analogie, taka ale są słabość. Różne przedstawicielki najstarszego zawodu na świecie, które też lubią swój zawód, więc każdy lubi to, co każdy, niech każdy robi to, co lubi, to akurat się panu chwali, że pan robi to, co lubi, bo gdyby pan jeszcze wykonywał ten podły zawód i tego nie lubił, to by już bardzo źle opanował. Zrewanżuję się panu okropnym żartem rysunkowym, który chyba przeczytałem, zdaje się, w Playboyu, że siedzi facet i mówi obok takiej pięknej kobiety przy barze i mówi coś takiego: jestem politykiem, jestem uczciwy, a ona mówi: jestem kurtyzaną, jestem dziewicą. To jest dokładnie tak samo, ale pan ma rację. Politycy są jeszcze gorsi od dziennikarzy, w sensie jeszcze bardziej kłamią. To są naprawdę bardzo źli ludzie. Ja się cieszę, że ja politykiem nie jestem. Nie jest pan politykiem? Oczywiście, że nie. Jestem TikTokerem. To nie wiedział pan? To nie, a to już mam tytuł do naszego wywiadu. No, jestem naprawdę TikTokerem. Ja przyszedłem ze świata TikToka i próbuję coś tutaj zmienić, ale ciężko mi idzie, bo niepoważnie wypadam ciągle. Okej. Okay. Taka maska troszeczkę pana Sławomira Mencena. Proszę pana, poważne tematy. Poczytałem Newsweeka trochę i tam dziennikarz o nazwisku Warga przez V napisał tak: Mencen wie doskonale, że nikogo programy nie obchodzą i żadnej debaty poważnej nie będzie. Wszystko rozgrywa się w świecie lansu i emocji. To jakby uzasadnia to, co pan przed chwilą powiedział. Jestem TikTokerem. Naprawdę nikogo nie obchodzi poważna polityka? Naprawdę nie obchodzą nikogo poważne problemy? Naprawdę musimy zakładać taką maskę, że jestem TikTokerem? No, pod koniec czerwca Konfederacja opublikowała program swój na ponad 100 stron, jako jedyni. PiS nie opublikował programu, Platforma nie opublikowała programu, Trzecia Droga nie opublikowała programu. My, koniec czerwca, ponad 100 stron programu. I kogo to interesuje? No bo na pewno nie dziennikarzy. Dziennikarze nasz program, na przykład na system ochrony zdrowia, czyli decentralizację NFZ-u, żeby byli ubezpieczyciele, natomiast żeby ze sobą konkurowali, żeby nie było tak jak jest teraz, że mamy monopolistę, czyli NFZ, żeby była wolność wyboru ubezpieczyciela. To oni to przedstawiają, że nasz pomysł jest taki, żeby każdemu dać 4 koła do łapy i żeby poszedł do wiejskiej baby. No to mamy program i ten program nikogo nie interesuje, bo każdy tylko powtarza jakieś złośliwe wypaczenia. Albo inna sprawa. Opublikowałem
dziesiątki stron nowych ustaw prawa podatkowego, przygotowanego przez bardzo dobrych doradców podatkowych. Kompletne nowe ustawy podatkowe. PIT, CIT i VAT. I czy jakiegokolwiek dziennikarza to interesuje? Oczywiście, że nie. Dziennikarze powtarzają, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Wie pan, ja mam taki slogan. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAS. Przepraszam, VAS nie. VAS zostawimy. Salon 24 zostaje. Uspokajam widzów. Więc trzeba zlikwidować. W razie czego mogę oddać trochę pieniędzy, jakby nam było potrzeba. PIT, CIT, ZUS, VAT, PiS, PO, TVP i TVN. Tak sobie powiedziałem. No to a bardzo... TVN-u nie można chyba, no jak? Wszystko amerykański. Jak się bardzo chce, panie redaktorze, to wszystko można, tylko trzeba chcieć. Więc wtedy w Polsce byłoby lepiej. I co robili wtedy dziennikarze? Pytali mnie o wyliczenia. A jak ja chcę sfinansować te wszystkie wydatki, jak zlikwiduję PIT, CIT, ZUS i VAT? Albo a jak, jaki inny portal branżowy taki dotyczący, piszący o mediach, pisał do mnie, a jak ja chcę właśnie ten TVN zlikwidować? To ich interesuje, bo uznali, oczywiście, że aż tak głupi to nie są, chcieli mi zaszkodzić, że przepytają mnie z tego programu podatkowego. A kiedy publikuję prawdziwy program podatkowy, gotowe projekty ustaw, to jakoś to nikogo nie interesuje. Więc sam pan widzi, jak się idzie z programem, to dziennikarze nagle jak te strusie, głowa w piasek, udają, że tego nie widzą, mają nadzieję, że nikt się nie zainteresuje. A jak coś chlapnie, to od razu potem jestem na czołówkę wszystkich portali. A sądzi pan, że dziennikarze pana nie lubią? Dlaczego? Bo co? No bo traktują to pana... To nie, że tylko mnie nie lubią, to w większości polityków nie lubią i bardzo nie, dobrze, ale, bo politycy to bardzo Będzen wyśmiany, największy albo jeden z największych portali internetowych, taki tytuł, no to... to, wie to pan, tylko... dziennikarze też mają dwie rzeczy. Mają swoje poglądy polityczne. Mają. Udają, że nie, ale oczywiście, że mają. Mają. No i druga rzecz, mają swoje interesy, ktoś im płaci. No, i teraz pytanie, płaci. Kto im płaci? Że kto płaci w wirtualnej Polsce za różne rzeczy pana, przez lata, to każdy wie, bo akurat przypadkiem wyszło. Na pieniądze się nie gniewamy. No mnie nikt nie przylicytuje, to tyle zer tu jest, że pan... Jestem przekonany, że ten wywiad tam teraz dobrze pójdzie. Bardzo dobrze. Ale nie będziemy dawać takiej belki wywiadowej. Państwo ma w Polsce prawie 40 coś parę procent udziału w PKB. Spółki Skarbu Państwa mają olbrzymie budżety marketingowe. To są setki milionów złotych rocznie. I jak pan wie? Pan oczywiście, że wie to, co ja się będę głupio pytał. Gdzie te setki milionów złotych idą? Do jakich mediów idą, a do jakich nie idą? No i to wszystko tłumaczy, czemu niektóre media wspierają innych ludzi, a zwalczają innych. Miał pan bardzo poważną debatę w RMF-ie z Ryszardem Petru. Ta debata była komentowana. Była komentowana m.in. w OKO.press przez doktora Tomasza Makarewicza, ekonomistę. Ja uważam, że nie ma takiego zawodu jak ekonomista. Bo to... Ja również. Tak? Mhm. Uważa pan, że ekonomiści nie istnieją? Nie no, istnieją, natomiast nie wykonują poważnego zawodu. Wie pan, ekonomiści to trochę tacy astrolodzy, trochę tacy tak, rumpolodzy. Nie mam w ogóle ekonomistów. Wiem, kto to jest rumpolog. Mało kto wie, a ja wiem. No to jak pan wie, to wie pan, co ja myślę o ekonomistach. Strasznie pan myśli. A nie wiem, powiemy. Co mówię, bo kilku znam. Tak, rumpologów? Ja nie, tego nie, no ekonomistów. Okay. Rumpologa nie byłem, tylko wiejskiej baby, ale to mój brat, a nie ja. Dobrze, ale... Trochę poważniej. Przechodzimy do tej debaty. Pan Tomasz Makarewicz był bezlitosny dla obu panów. Powiedział między innymi to, że mówiliście bzdury i pan Ryszard Petru. I no, to są właśnie takie historie. Mecen i Petru zgodzili się, że ZUS to forma piramidy finansowej. To jest fundamentalne niezrozumienie tego, jak musi działać system emerytalny. Komentuje ekonomista. No ale to, że to jest piramida finansowa, to mówił chociażby Gwiazdowski i wiele innych osób. Przecież tam się nie oszczędza żadnych pieniędzy, więc to jakiś no bo, chyba nietrafiony chyba. To ekonomista, więc bzdury mówi. No, piramida finansowa polega na tym, że przychodzi do pana taki cwaniak, na przykład jak w Ambergold, i mówi, daj mi pieniądze, to ja wypłacę z czasem jakiś procent z tego. Tak? Następnie te pieniądze są nigdzie nie są inwestowane, tylko wypłacane są ludziom, którzy wcześniej weszli do tego systemu i teraz domagają się tych procentów. I wszystko działa do momentu, kiedy ludzi wchodzących do systemu, a co za tym idzie pieniędzy, jest więcej niż tych, którzy chcą pieniądze z systemu wyjąć. No i dokładnie tak działa polski system emerytalny. My płacimy składki, ze składek są wypłacane emerytury, a my liczymy na to, że ktoś kiedyś nam zapłaci jakieś pieniądze. Tu zgoda, ale następny punkt zastanowiłbym się. Mencen nie chce, żeby państwo ingerowało w stosunki pracowników i pracodawców, bo to dorośli ludzie. Makarewicz mówi, w idealnym świecie Mencena, w którym kodeks pracy by zniknął albo został bardzo ograniczony, skończylibyśmy z systemem ala egipskie niewolnictwo. No trochę ma racji. A czemu? A dlatego, że pracodawcy mogliby wyzyskiwać swoje pozycje. Ojej, naprawdę? Mówię tak o pracodawca.
pracownicy też mogą wyzyskiwać. Na przykład jestem też pracodawcą, ale bardzo często to pracownicy mogą mnie wyzyskiwać. Różnie bywa, tak. To różnie w życiu bywa, nie? Natomiast mamy na przykład rynek pracownika. Pracodawcy zabijają się wtedy o pracownika i pracownik mówi tak, no dobra, ale chcę jeszcze samochód, komórkę, gabinet, truskawkowe wtorki, owocowe czwartki, jakiś tam talon na balon, jeszcze jakąś siłownię mi dajcie i opiekę medyczną. No i co wtedy taki biedny pracodawca robi? No musi to wszystko finansować. W Stanach Zjednoczonych mamy bardzo szczątkowy kodeks pracy. Tam człowieka z dnia na dzień mailem w zasadzie można zwolnić i bezrobocie jest niższe niż w Unii Europejskiej i pracownicy w Stanach się bardzo dobrze mają. No, pewnie trzeba zachować złoty środek, jak myślę. Ale okej. Następny zarzut chyba. Lider Konfederacji powiedział, że po wejściu do strefy, dlaczego mówię chyba, to teraz się okaże. Lider Konfederacji powiedział też, że po wejściu do strefy euro Włochy, Grecja i Hiszpania przestały się rozwijać. Ekonomista, czyli ten pan doktor. Kwestia jest skomplikowana. Ale nie jest tak, że kraje rozwijały się świetnie, po czym przystąpiły do strefy euro i padły. No to chyba trochę panu przyznał rację. Wystarczy na wykres spojrzeć. Chyba trochę przyznał wzrostu panu rację. PKB na przykład Niemiec i Włoch. Pan nie wprowadzałby euro do Polski? W tym momencie jest to w ogóle niemożliwe. Raz, że konstytucja nam zabrania. Dwa, że nie spełniamy kryteriów fiskalnych. Trzy, że nie ma poparcia społeczeństwa. Dlatego w ogóle nie ma takiego tematu. Euro. Temat jest. Od strony ekonomicznej. Euro można wprowadzić wtedy, czyli wspólną walutę na jakimś obszarze, jeżeli to jest optymalne. Obszar walutowy. To jest taka teoria ekonomiczna. Ktoś Nobla kiedyś nawet za to dostał. No i chodzi o to, że strefa euro od samego początku nie była optymalnym obszarem walutowym. Gospodarki, nie wiem, Belgii, Holandii, Niemiec drastycznie się różniły od tych Grecji, czy Portugalii, czy Hiszpanii i okazało się, że to zabójcze dla gospodarek właśnie południa Europy. Przecież Grecy fałszowali nawet swoje dane statystyczne po to, żeby wejść do strefy euro. Weszli do euro, stopy procentowe im spadły, napompowali sobie rynek mieszkaniowy bardzo tanimi kredytami i potem wszystko po prostu pękło. No i teraz zarówno Grekom, jak i Włochom żyje się dużo gorzej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ku zaskoczeniu Ryszarda Petru oraz chyba większości oglądających, Mencen stwierdził, że jego postulaty, by zlikwidować PIT, ZIS, CIT i ZUS, to tylko taki żart. Co zrobić z takim żartem? Makarewicz przypomina, że Konfederacja obiecuje, że będzie mówić wprost niepopularne rzeczy. Pan już właściwie, chyba o tym mówiliśmy. Pan właściwie, tak, pan już poruszył ten temat, że się pan trochę wyśmiewał z dziennikarzy i z komentatorów. Sondaże, najnowsze sondaże, są dla was... Proszę pana, nie za bardzo korzystne, bo mówią, że z 15%, 14% zlecieliście do 12%, nawet do 10%. I co pan na to, proszę pana, gdzie pan widzi przyczyny, dlaczego tracicie popularność? Powiem panu, że pan jest zawsze tak pesymistycznie nastawiony. Nie, właśnie. I pan te sondaże tylko z jednej strony widzi, bo ja jadąc dzisiaj do pana, przesłuchałem sobie naszej rozmowy sprzed prawie roku, chyba jakoś w listopadzie zeszłego roku rozmawialiśmy. I wtedy panu mówiłem, że z tymi sondażami to nie jest tak źle, że tam te 7,5 to bez problemu. Pan nie, to widziałem, że 5, w innych nawet poniżej progu. I to pan mówił, że 5 albo poniżej progu. A teraz pan mi mówi, że 12% to jest źle. Co pan z tymi złymi sondażami zrobi? Ja pozwolę sobie panu przerwać, bo mam taką teorię dotyczącą Konfederacji, że wy rośniecie w siłę słabością PiSu i słabością Platformy Obywatelskiej. Bo te partie mają trochę na swoich sumieniach. Partia, która rządzi 8 lat, 8 lat rządzi PiS. Zawsze każda władza się trochę zużywa, nie? I zawsze coś tam, czegoś nie dociągną, czegoś nie zrobią tak jak powinno. Przykładów można podać sporo. Nie, nowy ład wprowadzony ad hoc i nieprzygotowany chociażby, nie? Ale wielu ludziom PiS się bardzo podoba. To rozdawnictwo, o którym pan mówi. Wie pan, emeryt, który dostaje, nie wiem, 2000 emerytury, jeżeli dostanie dodatkowe 2200, jak teraz ma dostać, to on się nie będzie zastanawiał, czy to są jego pieniądze, czy nie jego pieniądze. Jego będą wtedy, jak będą na jego koncie. Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że także wy rośniecie słabością. Emeryt się nie będzie zastanawiał. Że rośniecie słabością PiSu i Platformy? Ja panu tajemnicę zdradzę, bo pan polityką to się od niedawna zajmuje, z tego co wiem. 10 minut. No właśnie. Więc pan wie, jak mamy na przykład biznes, nie? Sprzedajemy te parówki albo chleb, tak. Rynek jest na to praktycznie nieograniczony. No bo każdy może zjeść trochę więcej tych parówek, albo sobie kupić tego więcej, drożej i tak dalej. Tak. I są różne firmy, one mogą zwiększać ten rynek i dzielić się tymi zyskami. A w polityce to mamy grę o sumie zerowej, bo liczba wyborców jest skończona. I każdy ma tylko jeden głos. W związku z czym każda partia, nie tylko Konfederacja, jeżeli rośnie, to
kosztem innej partii, która musi spaść, bo jeżeli my zyskujemy wyborcę, to ktoś inny musi stracić wyborcę. Więc dokładnie takie same pytanie można by zadać do polityka PiSu. Czy pan wie, że wy rośniecie tak naprawdę wtedy, kiedy Konfederacja i Platforma spadają? Nie, chyba nie, bo znaczy uzupełniłem swoją wypowiedź o to, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość wydaje mi się, że utraciło mikroprzedsiębiorstwa, tych ludzi, którzy są zatrudnieni na własną działalność gospodarczą, którym rzeczywiście dokłada podatki i nie pomaga im. I jakieś takie bzdurne historie, które czytam, że mikroprzedsiębiorstwa powinny się przekształcać w duże przedsiębiorstwa i średnie. Nie zawsze powinny. Czasem, tak, ja nie wiem, przykład, który podaje Cezary Kaźmierczak, że kwiaciarka powinna być kwiaciarką, że krawiec powinien być krawcem, że hydraulik powinien być hydraulikiem. I trzeba tym ludziom dać dobrze żyć, a nie zabierać im pieniądze z podatków. I PiS tych ludzi albo traci, albo może utracić. A wy nie. I to może my też możemy życie utracić. Bo... Nie, bo pan nie chce PIT-u, ZUS-u, CIT-u i w ogóle. Tylko, że wtedy się budżet nie zepnie. Musi pan wiedzieć, że przedsiębiorcy, jak źle byśmy o nich nie myśleli, to jednak też są ludzie. No a ludzie mają swoje poglądy, mają swoje zdanie i nie myślą tylko i wyłącznie portfelem. Bo gdyby myśleli tylko i wyłącznie portfelem, to rzeczywistość wyborcza wyglądałaby zupełnie inaczej. Co każde wybory, publikowane też są badania, kto na kogo głosował. Na przykład w 2019 roku zrobiono też badania, jak głosowali przedsiębiorcy. I oni głosowali w sposób zbliżony do ogólnej populacji wyborców. Były tylko dwie różnice. Rzeczywiście na Platformę głosowało trochę więcej przedsiębiorców niż w skali wszystkich wyborców, a na PiS trochę mniej. Natomiast nie były to jakieś różnice fundamentalne. Bo jak mamy taką kwiaciarkę, albo takiego szewca nawet, tak, to ten bycie szewcem dla tego szewca nie jest całym życiem. On też jeździ na wakacje, ogląda telewizję, ma swoje poglądy, swój światopogląd, z czymś się zgadza, czymś się nie zgadza. Teraz wyobraźmy sobie takiego... Ale zanim pojedzie na te wakacje, proszę pana, to on musi mieć w portfelu na te wakacje. Ale i ludzie myślą portfelami. Nie do końca. To nie czemu końca, te duże partie polityczne, PiS albo Platforma, co 4 lata nam urządzają tutaj igrzyska światopoglądowe zaraz przed wyborami? Mamy jakieś... Jak wyglądała kampania w 2020 roku Andrzeja Dudy albo w 2019 parlamentarna? Nagle wszystko zaczęło się rozbijać o Kościół, o gejów, o aborcję, o tego rodzaju tematy. I teraz, jeżeli ktoś ma jakieś zdanie na temat gejów, aborcji albo Kościoła, to je ma niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy nie jest przedsiębiorcą. Więc to niestety nie jest takie proste. Gdyby przedsiębiorcy głosowali tylko i wyłącznie swoim portfelem, to w zasadzie wszyscy powinni poprzeć Konfederację. No tak, ale wy w sprawie aborcji idziecie bardziej radykalnie niż Prawo i Sprawiedliwość. I pana wypowiedź, że dziecko, które jest poczęte z gwałtu, właściwie powinno się urodzić, jest trudna. Jest trudna, bo zmuszanie kobiety do tego... Jest trudne. To jest spór, który jest nierozwiązywalny. Ja nie powiem, że ma pan rację albo nie ma pan racji, bo każdy ma swoją rację i nie wiem, jak... Sam pan widzi, że... bym się zachował... Właśnie, a jest kobietą, pan przedsiębiorcą? Jestem tak, płacę no widzi pan. Kurde, jest pan przedsiębiorcą i nie myśli pan tylko portfelem. Sam pan widzi. Nie, nie myślę tylko portfelem. No właśnie. I to powiem panu, że... ja nie ruszałbym tamtej ustawy, która była... A to przez Trybunał, was, tą ustawę. Przez was, to przez was. No nie przez pana, konstytucyjny przez ją ruszył, a nie my. Wywrócimy stolik, nie wejdziemy w żadne koalicje. Ja pozwoli pan, że odpowiem sam na to pytanie. Tylko nie będziemy tutaj... Ale trochę się pije. Nie rusza żadnego stolika. To nie ten stolik. Ja sobie odpowiem na to pytanie sam za pana, wyręczę pana, bo jest tak, że przed wyborami się mówi, nic z nikim nie wejdziemy w koalicję. Jarosław Kaczyński mówi, z Konfederacją nigdy. Dziecinne poglądy, proszę pana. Ma pan dziecinne poglądy, to by się nie spięło. Wszystko mówi Jarosław Kaczyński. Wy mówicie, PiS jest okropny, zły, rozdaje pieniądze z socjalistami nigdy, a potem są wybory. I po wyborach siadamy i mówimy tak, może byśmy to zrealizowali, albo to może, a może gdyby nasz człowiek to przepchnął, to może byśmy chcieli. I tak to właśnie wygląda, więc może wejdziecie w koalicję, ale pan nie może na to odpowiedzieć. Ja mówiłem, że my nie wejdziemy w koalicję z PiS-em po tych wyborach. Ale pan mówił wcześniej, że politycy strasznie kłamią. Oczywiście, proszę nigdy nie ufać żadnemu politykowi. Nie ufam panu. To z kim wejdziecie? Ale ja nie jestem politykiem, mówiłem już panu. Bo pan jest tiktokerem. Niech pan powie, jakie są pana, sprawdzimy to, jakie są pana przewidywania dotyczące wyborów. Będą 15 października. Podobno. Tak słyszałem. Jaki wynik liczycie? No liczymy na 15%, a czy się uda, czy nie, to wszystko w rękach wyborców. To dużo, czy nie dużo? No bo to bardzo dużo. Z 15% nie można rządzić. A wie pan, ile Prawo i Sprawiedliwość miało procent w roku 2001?
Nie pamiętam. 9,5. A 4 lata potem rządzili. W ten sposób. A wie pan, ile Platforma miała w 2001? Długa droga przez inwestycje, przez Platforma przez w 2001 Platforma miała 12,5%, a PiS miał 9,5%. A po 4 latach nagle się okazało, że to są dwie największe partie, które będą teraz rządziły Polską przez 16 lat. W związku z czym tak, z 15% nie da się rządzić, tym bardziej z 10%. Przecież nie wiadomo, czy dostaniemy 15%, możemy dostać też 10%, ale kto wie, co będzie za rok, dwa albo za 4. Zobaczymy, co będzie za rok, dwa albo cztery. Zaproszę pana, porozmawiamy, bo pan przynosi pieniądze. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również panu dziękuję. Sławomir Mencen, lider Konfederacji, był naszym gościem.